To kolejny dzień w Minecraft, przygoda z Wojanem i słuchajcie, ja się ostatnio zastanawiałem, co tutaj się dzieje, tak właściwie. Geralt, czemu tutaj jest tyle ludzi? Jest dwóch tutaj kolejnych villagerów, jest Pimpek, gdzie jest Muniu Puniu? Oj, tutaj jest Muniu Puniu i kolejne dwa śmieszne kurczaczki. Ogólnie tutaj się dzieje zbyt dużo na moje oko. Patrzcie, jak to ogrodzenie jest malutkie, a ile tutaj jest już ludzi, zwierząt i wszystkiego. Geralt w ogóle taki duży tutaj też jest, no lol, dobra, wypuśćmy tutaj kilka kurczaczków. O nie, on mnie teraz będzie bił, przecież nie chciałem cię walnąć tym, przecież wiesz o tym. Geralt, przestań, my się kolegujemy. Geralt, nie rób mi tego. Geralt, ogarnij się. Słuchajcie, dobudowałem troszkę nasz blok mieszkany dla villagerów. Troszeczkę. No, jest swego rodzaju taki dosyć duży. W środku jest pusto, pokażę wam, jak wygląda od środka. Coś tam już zacząłem budować mniej więcej, ale potrzebuję... To nie skacze, ten nie gra w Minecraft. Hop, hop, hop. Brakuje mi tropikalnego drewna, dlatego muszę to koniecznie ogarnąć. Zobaczcie, ci tutaj villagerowie już są, ogarniają tam sprzęt i tak dalej. Natomiast tutaj są kolejne pokoje. Patrz, o lol. Ej, tutaj zrespił się golem. On tutaj nie mógł przejść, on tutaj się zrespił. Okej, czyli to pomieszczenie będzie dla golema w takim razie, dobra, czyli mamy mieszkańca golema również, lol, co się dzieje. Okej, tutaj kolejne przejście. Taki pokoik kolejny, jak widzicie tutaj już brakuje mi drewna, ale dobudowałem jeszcze tak mniej więcej, zacząłem kolejne piętro budować. I patrzcie, jak to wygląda, lol. Ej, to wygląda jak ewidentnie jakaś budowa, co nie? Że tak nie jest wszystko dokończone. Takie normalnie fundamenty jakby. Przecież patrzcie, jak tutaj surowo to wygląda na dole. No masakra po prostu, wejdzie się wyżej też tak surowo. Serio, budowanie tego bloku sprawia mi mega dużą frajdy, bo czuję się, jakbym po prostu był na jakiejś budowie i wiecie, położył coś takiego, tylko że w Minecrafcie. Masakra, jak Minecraft potrafi być realny. Okej, dzisiaj zajmiemy się fajną, ważną sprawą. Będziemy musieli rozwinąć naszą wyspę żółwików. Przejdźmy się tam sprawdzić, czy w ogóle żółwiki jeszcze tam żyją. Dawno nas tam nie było, więc warto byłoby się upewnić, czy jeszcze tam są w ogóle. Bo jeśli nie, to nie byłoby zbyt kolorowo. Tutaj jest znowu pełno świnek. O, co tam robi niebieska owieczka? Dobra, widać, tutaj jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo żółwików, bardzo dużo stefciów. I dzisiaj zajmiemy się uporządkowaniem tej wyspy, to znaczy zrobieniem jej takiej, wiecie, bogatej. Chcemy zrobić bogatą wyspę. Mamy mega dużo emeraldów i chciałbym je wykorzystać, ponieważ, no, emeraldy przydadzą się, znaczy właśnie po to, żeby ładnie obudować tą naszą wyspę żółwików. Wyspa żółwików zasługuje na bycie prestiżową, dlatego zrobimy najbardziej prestiżową wyspę żółwików, ogólnie wyspę w Minecraft. Nie będzie bardziej prestiżowej wyspy, ja wam mówię, nie ma nigdzie bardziej prestiżowej wyspy, to jest najbardziej prestiżowa wyspa, jaka tylko może być, więc spokojnie, to będzie rekord Guinnessa oficjalny. Dobra, weźmy sobie troszeczkę ziemniaków, zobaczycie, zaraz to zrobimy, ale to będzie całkiem śmieszne. Dodatkowo, ile mamy tych emeraldów całych? Ło, panie, ty, dużo mamy tych emeraldów, dużo, ale obstawiam, że dwa staki bloków mogą nie wystarczyć, wiecie? Boję się, że może to nie wystarczyć, doróbmy tutaj ile się da, 15 się da jeszcze, okej. Okay. W ogóle patrzcie, mam ponad tak bloków złota. Czy wy to widzicie? To jest jakaś masakra, co się dzieje u mnie ostatnio. Mam pełno tych wszystkich rzeczy. Dobra, w takim razie musimy zacząć zbierać dużo tych bloków szmaragdów, bo przydadzą nam się właśnie do budowy wyspy dla żółwiksonów. Wyspa dla żółwiksonów będzie calutka z emeraldów. Dosłownie calutka. Będzie najbardziej prestiżową wyspą, to już mówiłem, ale w tym celu potrzebujemy jeszcze więcej emeraldów. Dlatego, gdzie mamy mięsko? Bo ja bym chciał pohandlować z tymi villagerami na dole. Oni dają zawsze dużo emeraldów. Ogólnie teraz trzeba brać, co się da, co nie? Więc jazda tutaj, o, mięsko, cyk, cyk, to też zabierzmy sobie całe mięsko. Wow, wow, dużo mam tego mięsa. Okej, okay, widzicie to? Masakra, dobra, odłóżmy sobie póki co te bloki, bo nie potrzebuję ich jeszcze. Lojalność 2, w ogóle muszę sobie troszeczkę ogarnąć w moim ekwipunku, bo mam za dużo, strasznie za dużo rzeczy. No nie potrzebuję tyle, no po co mi tyle mieczy? Po co mi tyle refów? 15 refów już mamy, lol, ale jesteśmy przebogaci. Dobra, w takim razie odłóżmy sobie jeszcze pochodnie. No i mamy drugi kilo. Po co mi drugi kilo? No lol, Wojtek, o co ci chodzi? Po co to wszystko masz w tym swoim eku? No, ten kill of, ten mieczek akurat sobie zostawimy. Dobra, można podlecieć, pohandlować troszeczkę z naszymi villagerami, więc chodźcie, villagerowie. Mam dla was, o, tutaj mamy kolejnego byczka. O, jest nowicjusz, to sobie go zrobimy. Niech nam kolejne rzeczy sprzedaje. Dawaj, jaki będziesz miał kolejny level? No to chyba sobie kpisz, że coś takiego od ciebie kupię. Chyba se kpisz, gościu. No naprawdę se kpisz. Dobra, to tyle. Więcej ode mnie nie dostaniesz rzeczy, ale ty ode mnie dostaniesz więcej rzeczy. Okej, okay, dawaj mięsko, znaczy emeraldy, ja ci dam mięsko, okej. Okay. Ile tego już mamy? No prawie stak, więc kolejny stak będzie do kolekcji. No i będzie plus, nie wiem, ze staka jest około 10 bloków tych szmaragdów całych. Chyba nie całe 10, no nie wiem dokładnie ile. Chyba z 7. Dobra, weźmy, jeszcze was tutaj ogarniemy. No i, a nie, tutaj już nie ma więcej. Dobra, w takim razie to mięsko, cyk. W sumie bardziej by się opłacało, gdybyśmy najpierw zrobili rajd na naszą wioskę, a dopiero potem, jak wygramy ten rajd, dopiero potem z nimi handlować. Bo jak widzicie, to jest troszkę nieopłacalne, mają dosyć duże ceny. No ale jakoś musimy sobie poradzić i tak.
tak. Nie chce mi się póki co żadnego rajda robić. No i 15 kolejnych bloków, więc razem mamy 2 staki i 30. Okej, w takim razie potrzebujemy więcej świniaków, więc chodźmy sobie szybko po ziemniaczki. Będziemy dalej je rozmnażać. Cyk, cyk, gdzie są ziemniaczki? Tutaj, o. Dużo ziemniaczków. Dużo ziemniaczków i lecimy znowu rozmnażać świniaki i pokażę wam coś bardzo śmiesznego. To jest najśmieszniejsza rzecz w Minecraft. Nie ma śmieszniejszej, nie śmieszniejszej rzeczy w Minecraft. Elo, patrz na to. Widzisz te świnki tutaj? Widzisz? Patrz teraz to. Cyk, cyk. O, no, zaraz się to wydarzy. Aaaa! Umarła od razu. Ale to jest fest zabawne, co? Patrzcie, znowu. Znowu będzie. What? Przeżyła? Jakim cudem? Co? Ja myślałem, że mamy tutaj full. Dobra, wpadaj. O, patrz, patrz, patrz. XD, XD, XD. Wow! A jednak umiera. Dobra, jednak umarła. Patrz, kolejna wpadła. No dalej, ona zaraz umrze. Na bank. No dawaj. Czemu tak jedne umierają, inne nie? Ty robisz? Czemu tak krążysz? Wskakuj tutaj. Wskakuj, nic ci się nie stanie. Tutaj jesteś bezpieczna. Tutaj jesteś bezpieczna, naprawdę. Chodź, przejdź tutaj kawałeczek. O, o, okej, okej. Oj, no mówiłem, że ci się nic nie stanie. O, no co, no co. Dobra, rozmnóżmy jeszcze te tutaj świnki, bo tutaj też chciałbym sprawdzić, ile maksymalnie może być świnek, więc cyk, 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 cyk. Małe bobo róbcie, małe bobo. Już, więcej was tam. Dobra, i teraz chodźmy do tych tutaj świnek, ponieważ też chcemy je jak najwięcej rozmnożyć. Tutaj też chcę tak dużo mieć świnek, żeby mi lagowało grę. Oh yeah. Im więcej świnek, wiecie, tym po prostu lepiej. Wojtek zawsze lepiej się czuje, kiedy w okolicy jest więcej świnek, bo wtedy tak ostro laguje grę, jest po prostu śmiesznie. I potem można zdobyć mięsko. Znaczy wiecie, zdobywa się mięsko w taki sposób, że po prostu podchodzi się do świnki i pyta: ej, świnka, dasz mięsko? No i ona daje mięsko, co nie? Tutaj nie ma żadnego zabijania, żeby nie było, że wiecie, Wojtek jakoś jest niegroźny dla świnek. Nie, 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 to tak nie działa, proszę państwa, to tak nie działa. No i ogólnie potrzebowałem troszeczkę dywanu, nie? Bo dywan by się przydał, żeby tutaj wyjść stąd jakoś, a tak to będziemy musieli rozwalać zaraz płotek. Więc sorry, ale jedna owca musi się poświęcić. No dobra, dwie. Okej, sorry, mówiłem, no o, dobra. No i o to właśnie chodziło. Widzicie, tak się szybko ogarnia właśnie dywany. Cyk, pięknie. No i jeszcze tutaj sobie postawimy. Cyk, no i przepięknie, no moi drodzy, no coś pięknego. O, aż nie, krówki już nie można. Dobra, w takim razie chodźmy sobie dalej. Pamiętajcie, że mamy jeszcze jedną farmę, w której jest bardzo dużo świnek, ale chcemy, żeby było tam ich więcej, więc chodźmy tam. Odłóżmy sobie tylko ten dywanik i jazdunia. Wow, co tutaj robi tyle villagerów? Czemu we wszyscy tutaj... O, spadł. A, dostał obrażenia. Okej, okay. Ej, od tego wariata za jednego emeralda można kupić 4 jabłka? Ej, to jest całkiem opłacalne. Serio, jakby można dużo tych jabłek. A wiecie, jabłka troszeczkę trudno się zbiera, jeśli masz z drzewa je non-stop zbierać. No to to się normalnie nazbierasz na śmierć. Okej, okay, robi się ciemno, więc jest to idealny moment, żeby porozmnażać troszeczkę świniaków, więc chodźmy sobie do tej naszej rozmnażarki świniaków. To jest tak zwana rozmnażarka świniaków. I tutaj, oj, co jest? Nie, o, dobra, jest ich, ja nie mogę, ale ich tutaj jest, masakra. Te tutaj płatki w sumie mógłbym rozwalić, bo to nic nie daje, jakby te płatki tutaj. Jak ty się tutaj przedostałaś? Jak ta świnka się tu przedostała? To jest niemożliwe. Dobra, cyk, 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 róbcie bobo. Ty też w sumie, okej, okay. I jazdunia, ale was tu jest. O, panie. Ale ich tutaj jest, masakra. Dobra, okej, okay. Trzeba je rozmnażać dalej, no. Chcę ich tutaj mieć tak dużo, że będzie, wiesz, nie będzie się więcej mieściło po prostu. Ale jazda, ale ich jest. Dawać mi mięsko. Znaczy, póki co jeszcze nie mięsko, póki co robić bobo, ale potem z tego bobo dawać mi mięsko. Więcej, więcej. Lol, ta seria zauważyłem, głównie opiera się chyba po prostu na rozmnożeniu świnek. Nie wiem, to jest dziwne. Nawet nie wiem, który mieliśmy level, jak tutaj przyszliśmy, ale obstawiam, że jakiś, nie wiem, 10. Bo patrzcie, już mamy 23. Masakra, najlepszy sposób na ekspienie, słuchajcie. O, co tu się wydarzyło? Czy ty rozwaliłeś jedną z moich świnek? Tylko ja mogę rozwalać świnki, rozumiesz? Tylko ja, to są moje świnki, tylko ja mogę je rozwalać, tak? Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. Dobra, dość, naprawdę. Byłem 27 level, ale w sumie mogłem jeszcze rozmnożyć krówki, czemu nie? No proszę państwa, no krówki, ja nie pogardzę krówkami, więc dałaś mi więcej krówek, jazda! Dawno w sumie krówek nie rozmnażałem, no. Ale krówki troszeczkę są nieopłacalne, no bo jednak 10 sztuk z mięsa kosztuje, aby kupić od villagera jednego emeralda. No to jest jakaś masakra, rozbój w biały dzień. No ale skoro mamy tutaj te krówki, no to już w sumie je rozmnożmy, elon. To nam nic nie szkodzi, prawda? A przy okazji sobie level kolejny nabijemy. A muszę mieć 34 level, czekajcie, 34 level, żeby naprawić spod
spodnie, które właśnie mam. Te spodnie. Ochrona 4, niezniszczalność 3. Masakra. No i nabity 30 level, dziękuję bardzo. Okej, wychodzimy stąd teraz, wychodzimy. Bo już za dużo was tu, elo. Dość rozmnażania na dzisiaj. O, zaczyna mi tutaj lagować. Dawno mi tutaj nie lagowało, wiecie? Bo mega dawno tutaj po prostu ich nie rozmnażałem. Dobra, w takim razie bierzemy sobie nasz wózeczek i wbijamy się. Jazda. Lecimy, wracamy do nas. Zbierzemy sobie jeszcze te słodkie jagody, ponieważ za nie również można dostać emeraldy. To nam najbardziej na tym teraz zależy. A potem idziemy budować wyspę dla naszych żółwików z emeraldów, z bloków emeraldów. Wyobrażacie to sobie? Najlepsza wyspa dla żółwików chyba ever. I ogólnie wyspa. No nie ma lepszej wyspy. A żółwie zasługują na taką wyspę, bo po prostu są przesłodziutkie i przekochaniutkie. Więc żółwie mają mieć dobre miejsce do życia, nie? O to właśnie nam chodzi. Wow, nie strzelaj do mnie, gościu, nie strzelaj. Dobra, cyk. Wow, jak padło to. Dobra, idziemy sobie szybko, szybciutko tutaj. Prześpimy się szybciutko również, żeby tam wiadomo nic się nie respiło, bo zaraz nam zjedzą całą wioskę. Geralt, czemu was tutaj jest tak dużo? Co ja mam zrobić z tymi zwierzętami, które się tutaj dostały, no? W ogóle, po co ja to wybudowałem? Tutaj miało być coś na początku, ja nie pamiętam co. Kompletnie zgubiłem jakby sens tego. Nie wiem właściwie, do czego to jest komu potrzebne. No ale dobra, niech sobie zostanie, niech sobie będzie. Chodźmy sobie pozbierać te słodkie jagody. Są one tutaj gdzieś na zewnątrz, więc jazdunia. Siema, wariacie! Elo, elo! W sumie zastanawiałem się ostatnio, czy po prostu nie bardziej opłacałoby się wyhodować mega dużo tych słodkich jagód, zamiast rozmnażać te świneczki non-stop, bo jednak, no słuchajcie, ze świnkami jest trochę roboty, nie ukrywam, a tutaj po prostu podchodzisz i wariacie, już masz... Oj, co ja zrobiłem? To prawem się zbiera, ale jestem głupek! Dobra, cyk. Tylko Wojtek mógł popełnić taki błąd, co nie? Grając już tyle w Minecrafta. Naprawdę? Naprawdę taki błąd? No hello! Dobra, dawaj mi te wszystkie słodkie jagody. Równie dobrze, naprawdę moglibyśmy stworzyć taką... O, właśnie to jest przeznaczenie tych słodkich... Co ty tutaj? Ciach! Nie ma! To jest nasza miejscówka, rozumiesz? Nie ma przejścia do naszej bazy. Czaisz? Nawet pająk ty nie masz w snepu. Czaisz, pająk? Zastanawiałem się po prostu, czy zrobić taką plantację tych słodkich jagód. Mogłoby to być po prostu bardziej opłacalne niż te całe świnki, bo na... W sumie na dłuższą metę o wiele szybciej się je zbiera, o wiele szybciej one dorastają w ogóle, więc to jest po prostu bardziej opłacalne i czasowo, i po prostu mniej roboty, co nie? Jest z tymi świnkami. Nie muszę też tych wszystkich ziemniaków zbierać dla tych świnek. Równie dobrze moglibyśmy również zrobić przeogromną plantację ziemniaków i ogarnąć sobie farmera, który nam będzie sprzedawać emeraldy właśnie za owe ziemniaki. I to byłoby nawet bardziej opłacalne od świnek. No ale świnki są z nami od samego początku i pewnie będą do samego końca, więc to już nie będzie tak, że nagle porzucę plan rozmnażania świnek bez końca. Ale tak czy siak, no wiecie, no patrzcie, jak to szybko dorosło. No i tutaj znowu można zbierać. No to jest po prostu niesamowite. Mamy 2, 4, ponad 5 staków słodkich jagód i zobaczycie, zaraz tutaj wrócę i będzie ich o wiele więcej. Więc spokojnie można zamieniać się tak z villagerami. Zobaczmy, ile z tego będzie emeraldów. Na obecną chwilę mam 2, ale teraz z wami się troszkę tutaj pozamieniam. Cyk, 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 okej. I jeszcze ty, tutaj, chodź tu. A co to w ogóle jest? Blok suszonych wodorostów. Nie wiem, jak to się robi. No ale wodorosty. Ej, w sumie? Czekajcie, jak się robi blok suszonych wodorostów? Ja bym to chciał sprawdzić. Dobra, 35, czyli dostaliśmy 32 emeraldy od nich za tyle słodkich jagód. Ej, to jest mega dobry wynik. Powinniśmy te słodkie jagody naprawdę naparzać, zbierać i tak dalej. Dobra, zastanawiam się tylko, od czego jest to całe, ten blok suszonego planktonu, ale ile ich tam potrzeba było? 10 czy 1 tylko? 10 bloków suszonych wodorostów? Dobra, sprawdźmy w ogóle, jak się robi blok suszonego wodorosta, bo może się okaże, że to jest po prostu mega łatwe, tylko mi się wydaje, że to jest takie trudne. Dobra, płyniemy tam. Jazda, cyk. O, kolejny golem, który tutaj jest. No, ja już się do tego po prostu przyzwyczaiłem. O, hello! Delfin! Delfin! Trzymaj! Trzymaj zabaweczkę. Chciałem ci zabawkę, wariacie. Trzymaj. O, widzisz? Bawi się nią! Bawi się nią, ale to jest słodziak. Ja nie mogę. Delfinek. Fajnie, że mamy tutaj takiego delfinka. No okej, patrzcie, ile tutaj jest tych wodorostów, no. No i teraz mogę spokojnie je zbierać. Jazda. Cyk, cyk. Zobaczymy, co z nich powstanie, ale 10 bloków jeszcze suszonych wodorostów, czyli je wszystkie trzeba chyba przepalić, co nie? Dobrze to rozumiem? Dobra, zbieramy je. Wow, ale tego tutaj jest! Masakra! Ty, no więcej mi daj, więcej! Lol, ja to wszystko mam przepalić? To się będzie przepalało wieczność. A czy wodorost można zasiać? Czekaj. Ej, można zasiać wodorosta? Patrz! A można... Ej, można...
można go powiększyć też. Ło, jaka jazda, ty. Ej, podoba mi się. Dobra, to ja chcę dużo wodorostów przy moim tutaj mieszkanku. Czajcie, tutaj będzie dobrze, jak będzie tak dużo wodorostów. Albo nie dużo, tylko co jakiś czas dam jakiegoś wodorosta, prawda? Ej, no, ładnie. Poza tym ja mam, pamiętacie, cały czas tą rafę koralową, więc również będziemy chcieli sobie ją tutaj zasiać i zrobić mega ładne, po prostu podwodne królestwo. No bo jednak mamy tutaj fajną miejscówkę na to, więc przydałoby się coś takiego w końcu wykminić. Dobra, chodźmy sobie w takim razie już tutaj. Cyk, kakujemy tu i sprawdzamy, jak się robi te bloki suszonych wodorostów. Czy w ogóle tak się przepala wodorost? Okej. I z tego wodorosta zrobi się, tego co wiem, ten suszony wodorost, no nie? No bo się przepala, czyli się go wysuszy. To logiczne. Dobra, i tutaj ostatni. Tak, suszony wodorost. Okej. I teraz zbierzmy sobie je wszystkie i spróbujmy sobie zrobić z niego blok. Czy zrobi się tak blok? Nie, nie mów, że 9 potrzeba wodorostów, żeby zrobić blok suszonego wodorosta. Nie mów, że 9, bo jeśli 9, to jest rozbój w biały dzień. Ej, czekaj, 9? Serio? Ej, to jest kompletnie nieopłacalne. A jak to wygląda? Okej, to się zbiera jak słomę po prostu. Ej, to jest aż śmieszne i kompletnie nieopłacalne. Dobra, straciłem tylko czas. Łeta, myślałem, że to się bardziej opłaca. Łeta. Okej, zabieramy sobie teraz wszystkie bloki emeraldów, jakie mamy. I myślę, że możemy zacząć budować naszą wyspę dla żółwików. Prestiżową wyspę dla żółwików. Najbardziej prestiżową. Słuchajcie, jakby się za to zabrać? Również, o, tak, tak, nożyce muszę wziąć. Ponieważ nożyce oczywiście przydadzą nam się, żeby zebrać trawę morską. A trawę morską potrzebujemy, żeby nasze żółwiki rozmnożyć. Tylko pytanie, czy żółwiki potrzebują piasek, żeby dorastać? My to zaraz sprawdzimy, ale po prostu, no kurczę, już miałem ten plan od jakiegoś czasu zrobić prestiżową wyspę. Więc tak czy siak zrobimy tą emeraldową wyspę dosyć dużą. Po prostu zamienimy sobie piasek na emeraldy. O, ale najpierw chciałbym sprawdzić, czy może wyrosnąć żółwik na bloku emeraldów, co nie? Bo to jest, to mnie po prostu ciekawi. Bo jeśli nie, to po prostu lipa, nie będziemy mogli dalej rozmnażać tych naszych żółwików. Ale to najwyżej po prostu rozłożymy jakiś tam piasek na chwilkę i jakoś sobie z tym poradzimy, prawda? Dobra, pozbieraliśmy sobie troszeczkę tej trawy morskiej. Możemy teraz dać ją żółwikom. Hejcia, żółwiki. Słyszałem, że chcecie zrobić dziaba dziaba. Proszę bardzo, dziaba dziaba ty. No jeszcze ty, chodźcie tutaj. Ale tam jest dużo żółwików, dobra, zaraz sobie je wszystkie zabierzemy. Cyk i ty, cyk. Okej, idziecie do siebie? Okej, one chyba do siebie idą, to bardzo dobrze. Dobra, chodźmy również do tamtych żółwików. Sobie wiecie, ogarniemy je. Niech sobie też zrobią dziaba dziaba i je tam zasiejemy jakby te jajka. Zbierzemy te ich jajca. A w ogóle ten żółwik, który jest taki na rozdrożu, nie? On chyba nie może się stąd wydostać. No ale dobra, sam tam wszedł, to już nie będę mu przeszkadzał. Dobra, chodź ty, okej. Ale wy jesteście powolne, ale wy jesteście powolne. Cyk, cyk, cyk. Ty z tym, jazda. Robić małe żółwiki w trybie now. O, i jeszcze ty. No dalej, słabo reagują, okej. No jak to żółwiki, nie? Żółwiki powolne, no to słabo reagują. No dalej, o, dobrze. I czy tutaj są jeszcze jakieś żółwiki? Musimy to sprawdzić koniecznie. Nie, nie widać. Dobrze, dobrze, na szczęście nie ma. Okej, wracamy i mam nadzieję, że już siejecie jajca, co? Są siane jajca, czy nie? Czemu nie ma jajc? Halo, czemu nie ma jajc? O, proszę, ty, chodźcie. Chodźcie, czemu nie chcecie robić bobo? Ale was tu jest, wow, co tu się... What? On ma muszle. Ale was tu jest, skąd was tylu? What? Więcej. Okej, rozwalone i zbieramy sobie muszle. Będziemy mogli zrobić drugie serce oceanu. Tak, dawaj to muszle. Dawaj. O, dobrze. Ale co tutaj się w ogóle znajduje? Czemu tutaj jest tak głęboko? Ej, nigdy wcześniej chyba tutaj po prostu nie przechodziłem. I wydaje mi się, że po prostu tutaj jest tak głęboko, że tutaj mogą być jakieś ciekawe rzeczy. Sprawdźmy, dlaczego tak dużo respi się tutaj tych topielców. O, już wiemy dlaczego. A, oni tutaj mają po prostu to coś. A, już wiemy. No dobra, czyli tak to wygląda. A ja się wcześniej po prostu dziwiłem, dlaczego tutaj tak dużo jest topielców. Dobra, bieramy sobie jeszcze tą trawę morską. O nie, niestety ginę, bo nie mam hełmu z oddychaniem. No lipa. Ale dobra, weźmiemy sobie to wszystko. Cała trawa morska jest moja. I wynurzamy się teraz szybko, żeby nie umrzeć. Nie umrzej, Wojan! Już dwa serduszka. O, dobra, udało się. Udało się, ale było blisko. Dobra, poczekajmy, jak ta trawa się wynurzy. To może trochę chyba potrwać. Dobra, no ona tutaj dopiero płynie. No to pewnie to trochę potrwa. Chodźmy sobie, pozbierajmy te jajca, które tutaj zniosły nasze żółwiksony. Hejcia. Macie już tutaj jajca? Macie, elo. Dobra, cyk. Mamy pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Cztery jajca? Nice. Podoba mi się. Robi się ciemno, czyli w sam raz na dorastanie żółwików. O, tutaj mamy kolejne jajuszka. Cyk, cyk, cyk. Kolejne cztery? No nie wierzę. Ej, ale ładnie. Dużo tych żółwiksonów tu. Dobra, jeszcze wy tutaj. Wow, kolejne. 12. O, ale ich tutaj się robi. Patrz na to. Dobra, sprawdźmy, czy tutaj również zniosły jaja, te żółwiki. Nie, tutaj żadnych jaj nie widzę. Robi się ciemno, czyli jest to idealny moment na to, żeby zasiać te jakby żółwiki. Zasiać. No jak ja to mówię? Stawić, po prostu postawić te jajca, żeby dorastały, co nie? Dobra, cyk. Jedno,
jedno, drugie, trzecie. Tutaj już 3, ale jeszcze ten tutaj żółwik musi zrobić. Mam już 15 jaj, czajcie. Dużo. O, postawił. Nice, teraz zbieramy. Cyk. Tylko jedno? No, ale jesteś beznadziejny. Dobra, jeszcze ten tutaj został. O, ty z tym. Dalej. Robcie dziaba dziaba, bo za mało was to. Za mało. Więcej was. Ej, ale tych żółwików naprawdę można dużo rozmnażać z tego, co widzę. Serio. O, dobrze. No patrz, jest kolejne jajco. Dawaj. Dobrze, dobrze. Już mamy 17. Dobra, 17 myślę, że na obecną chwilę starczy. O, tutaj jest ten gościu z trójzombem. Tak, 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 chcemy cię. Tylko bierzemy sobie grabież na miecz. Okej. O nie, ty mnie bijesz dosyć mocno. Ała, 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 bo mi zaraz coś zrobisz. Nie, bo mi zaraz żółwika trafisz. Ale mnie wkurza ten typ. Dobra. Dalej. Ale dostał, no nie, bo to jest miecz z odrzutem. Dlatego on tak dosyć mocno bije. Cyk, cyk. Udało się. Dobra, rozwalony. Żaden trójząb z niego nie wypadł. No nie, nie wypadł. No lipa. Dobra, słabo. Ale pozbierajmy sobie chociaż tą trawę morską tutaj. Ej, bo ja na tym mieczu też mam grabież 3. To po co ja go zamieniałem? Łetam. O, kolejne topielce. Jestem ciekaw, jak można zrobić, żeby te topielce się już nie respiły. Wiecie, wiecie, o co mi chodzi? Tak jak jest jakiś mob grinder i można, wiesz, pochodniami go zabezpieczyć. Tak po prostu zastanawiałem się, jak to tutaj zrobić. O, i zapomniałem, muszę nazwać nasze te. O jejku, ile to jest szkieletów. I to jest creeper w środku tych żółwików. Dobra, ja się tam nie zbliżam. Muszę nazwać jednego z naszych lisów. Tylko zapomniałem, jak miało się nazywać wczorajszy lisek jakby. No, tego zapomniałem, trochę lipa. O, patrz, 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 kolejne żółwiksy się robią. Dobrze. I tutaj widzimy szkieleta, którego musimy rozwalić. Okej, okay, kozacko. I teraz powiedzcie mi tylko, o jejku, ile to jest jajuszek. Dużo. Jeśli zniszczy się... O, dobrze. Okej, okay, postawmy jeszcze tak, o. Dobrze, ej, chyba nie jest źle, co nie? Można stawiać spokojnie. Dobra, w takim razie zaczynamy budować naszą wyspę. Naszą wyspę, tak, naszą prestiżową wyspę. O jejku, co ty tutaj robisz, wariacie? On rozwala tutaj wszystko. Ale żółwie chyba muszą mieć jakiś piasek, co nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Byłaby lipa, gdyby tak było. No ale ja już postanowiłem, chcę, żeby ta wyspa była prestiżowa i taka będzie. Tylko problem w tym, że naprawdę nie mamy jakoś mega dużo tych całych bloków emeraldów. Znaczy mamy super dużo, ale myślę, że może nie wystarczyć. Miejmy nadzieję jednak, że wystarczy, no. Okej, okay, i w tym miejscu możemy położyć sobie już jajca. Cyk, cyk, cyk. Można nawet więcej włożyć w jednym miejscu, więc to jest akurat spoko. Okej, okay, tutaj, tutaj. Okej, okay, to wszystkie. Dobra, to kozacko. Tutaj mamy kolejne, no to w sumie też damy. Dobra, budujmy z tej strony najpierw. Zróbmy tą warstwę tutaj, która jest. Cyk, cyk. Ta łopata tak szybko niszczy to wszystko, ten cały piasek, że ja nie nadążam, nie? Nie nadążam tutaj budować. Ej, no nie wierzę. Coś mi się wydaje, że nie starczy tych bloków emeraldowych. Mamy ich naprawdę bardzo dużo, ale mimo to chyba ich nie starczy. No. O nie, nasza wyspa emeraldowa dla żółwików nie będzie gotowa. Oh no. Ale przynajmniej mamy cel, żeby zbierać znowu te bloki emeraldowe, co nie? Bo serio, mamy ich dużo, a raczej możemy ich mieć mega dużo. I to wszystko po prostu zależy od nas, czy je chcemy, czy nie. Tylko trzymam kciuki, żeby te żółwiki respiły się na tym bloku emeraldowym. Bo jeśli nie, to po prostu będzie słabo. Jak myślicie, ile na to zejdzie bloków emeraldowych? Ja obstawiam, że około 5 staków. No z 5 staków na to zejdzie. O, słyszymy kolejnego topielca. Odsuń się go. Gościu, nie zbliżaj się tu nawet do moich żółwiksonów i do mojej wyspy emeraldowej. O nie, ej, serio. To jest jednak więcej niż myślałem. Myślałem, że serio starczą te 3 staki, bo ja chcę obudować tylko zewnątrz. O, padaj! Ale mnie przestraszył. Dobra, 43 nam zostały. Jakby to można było tutaj zrobić? Dobra, lecimy dalej z tej strony. Cyk, 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 cyk. Więcej piasku niszczymy, więcej piasku. O, robi się jasno? Nie, ale niedługo będzie robić się jasno, więc powoli będą żółwiksony się wykluwać. Dlatego poczekamy sobie tutaj na to. Na tą wielkopomną chwilę, ludzie. Nadejsza wielkopomna chwila, żółwiksony się urodzą. O to właśnie nam chodziło. Ale śmiesznie wyglądają te jaja na tych blokach emeraldowych. Tak prestiżowo, co? Najbardziej prestiżowa wyspa w Minecraft, ludzie. Najbardziej prestiżowa. Cyk, okej. Okay. I to już wszystkie bloki emeraldowe, które mamy. W takim razie pozostało nam już tylko czekać. Ej, ale w sumie udało nam się całkiem dużo zabudować tego. Podoba mi się. Patrzcie, jak wygląda ta wyspa. What? Ale to będzie przekozackie. Fajnie to wygląda. Okej, okay, zeszło 2,5 staka tych całych emeraldów, ale w takim razie możemy sobie teraz poczekać po prostu tutaj, jak będą nasze żółwiksony się wykluwać. Więc poczekajmy sobie na jednego z nich chociaż. Chociaż nie wiem, czy dzisiaj cokolwiek się wykluje, bo jednak to chyba 2 noce dorastają żółwiki, ale poczekamy. No robi się ranek, a żółwiksony się nie wykluwają. O nie, to nie działa tak jak myślałem. Nie, one nie mogą się wykluć. Oh no. Dobra, czyli trzeba te wszystkie jajce zabrać. A jednak, żółwiki nie wykluwają się na blokach emeraldowych, więc trzeba będzie je jakby położyć gdzieś indziej. No dobra, ogarniemy to sobie, tak czy siak. No ale trochę szkoda. Trochę szkoda, muszę przyznać. Myślałem, że się uda. Myślałem, że będzie wszystko dobrze. Dobra, w takim razie mamy 28 jaj żółwi. Zasiejmy sobie je jakby tutaj. O, to jest dobra miejscówka dla żółwi.
pliku. Tyk, okej. Okay. Wszystkie oddzielnie, wtedy będzie chyba więcej ich wypadać, co nie? Nie wiem, tak to działa? Okej, okay, ale zasiejmy, czemu ja mówię zasiejmy? No ale dobra, zróbmy to tutaj, okej, okay. Mamy bardzo dużo tych żółwików i one w ten sposób będą sobie tutaj pływały. I po prostu wiecie, no będzie ciekawiej, będzie fajniej, będzie tutaj ich więcej. Weźmy sobie te ogrodzenie całe, musimy przecież o nie dbać, żeby nikt ich nie zjadł, co nie? A te zombiaki lubią je deptać, więc musimy je obronić. Co ty tutaj robisz, wariacie? Pływasz? Pływasz na blokach emeraldowych? Ale fajnie. Dobra, cyk, tutaj teraz, tak. Tak was ogrodzimy, czajcie. Nic się do was tutaj nie dostanie. Nic ani. Proszę bardzo, okej, okay, pięknie. No i jeszcze z tej strony dokończymy tak, o. Pyk, pyk. Okej, okay, przekozacko, słuchajcie, ludzie. Mamy ogrodzone te nasze jajca żółwików, więc bardzo dobrze. Będą się tutaj wyklować, będziemy na nie czekać, a potem dopiero zamienimy resztę bloków na emeraldy. Ale to oznacza, że potrzebujemy o wiele więcej emeraldu, więc trzeba będzie dalej je tutaj zbierać. Myślałem, że serio to może wystarczyć. Niestety tak nie jest. Dobra, w takim razie chodźmy sobie z powrotem do tych. O, hejka, hejka. Nazwę je, spokojnie nazwę je. O, patrz, dorosły wszystkie, czy nie? Prawie wszystkie dorosły, więc można już je właściwie zbierać. Więc pozbierajmy sobie te słodkie jagody i zasiejemy je na nowo, ale gdzieś indziej po prostu. Bo z racji, że one więcej dają nam właściwie tych emeraldów niż jakiekolwiek tam świnki i tak dalej, to wolę je tak szczerze hodować niż to mięsko świnek czy tam krówek. Więc jazda, jazda, jazda. Patrzcie, zaraz będziemy mieć znowu kilka staków. Ale ich jest, ja nie mogę. Pytanie, czy można je zasiewać na piasku? To mnie ciekawi, bo jeśli tak, to możemy pójść tam obok świneczek i tam je właściwie siać, co nie? To byłoby też dobre. Ale chyba nie można, chyba trzeba je koniecznie na trawie. No ale to nic, dobra, tutaj znajdziemy im jakieś miejsce, spokojnie. Okej, okay, mamy kolejne kilka staków tych całych słodkich jagód. Teraz tutaj zrobimy miejsce, żeby zasiać kolejne i w ten sposób zrobimy taką jakby plantację słodkich jagód. Będą tuż przy naszym bloku, więc to też fajna miejscówka w sumie. Teraz możemy zabudować jeszcze te tutaj dziury, więc w sumie wyjdzie na jedno. Zrobimy sobie tutaj, spłaszczymy ten cały teren. Łatwiej się po prostu w ten sposób będzie je farmić, te całe słodkie jagody. Cyk, cyk, cyk. O, ty co tam, koniku, robisz, co? Co ty tam robisz? Dobra, zabudujmy sobie to wszystko. Również możemy w sumie rozwalić to coś tutaj. Pamiętacie, jak tutaj to budowałem? Masakra. Ale kiedyś to było, co nie, ludzie? Kiedyś to było. Cyk, 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 cyk. Już tego nie potrzebujemy. Dobra, w takim razie można budować to tak. O, zróbmy to z tej strony. Cyk. Lecimy z tematem, ludzie. Lecimy z tematem. Ciekaw jestem, czy mączka kostna to działa. Jeśli tak, to można później pobawić się tą mączką kostną. Okej. Okay. Pierwsza plantacja, normalnie. Pierwsza plantacja. Teraz tutaj będzie kolejna. O, patrz, one już dorastają tutaj. Czemu to tak szybko się dzieje? To jest nienaturalne. Na moje oko Minecraft to zmieni w jakiejś kolejnej wersji i będą o wiele wolniej wyrastały. No bo to musi być jakiś błąd, że one tak szybko dorastają. Można ich mieć w ten sposób tak dużo. Ej, zobacz, ej, w sumie. Ej, serio, to będzie jeden z najlepszych sposobów na zbieranie emeraldów ever. O, tam jest ten kotek. Hejcia. Hejcia, kotek. O, dobra, to jeszcze tutaj sobie zróbmy miejsce w takim razie. Cyk, 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 cyk. Tutaj, tutaj, tutaj. Kozak. No i siejemy to dalej, moi drodzy. Nie zatrzymujemy się. Więcej tego chcę. Trochę przeszkadza mi ta trawa, no ale rozwalimy ją całą. Elo, nie ma śladu po trawie. Okej, okay, drugi stak udało nam się już zasiać, więc sporo tego. Pewnie zastanawiacie się, że na tym skończę. Oj, nie, 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 moi drodzy. Tutaj robimy kolejne miejsce na następne słodkie jagody. Nie może być tak, że będziemy mieć malutko słodkich jagod, słuchajcie. Potrzebujemy emeraldów, żeby zrobić najbardziej prestiżową wyspę dla naszych żółwików i będę tutaj oszczędzał na tych słodkich jagodach? No proszę, proszę. Największa plantacja słodkich jagód ever. Siejemy to, moi drodzy, siejemy. Oh yeah, więcej, więcej. I ostatnie zasiejemy tutaj, tylko najpierw sobie coś zjem. Okej, okay, proszę bardzo, tutaj są ostatnie siane słodkie jagody. I w ten sposób zasialiśmy chyba... O, patrz, tutaj już można zebrać owoce. To tak szybko dorasta, tam też. I o tym właśnie mówię. To jest, nie ogarniam, dlaczego tak się dzieje. Ale nie narzekam, póki co będę brał, skoro tak można. Lol, przestań. Musimy to uporządkować, pięknie, okej. Okay. I lecimy dalej. Powiem wam, te słodkie jagody, które są tutaj, rozwalę, bo one dosyć tam przeszkadzają. Trudno się je zbiera po prostu. Więc rozwalmy te tutaj, okej. Okay. I po prostu zostawimy te, które najłatwiej się zbiera. O, tutaj już dorosły, więc można znowu zbierać. Oj, co ja tutaj zrobiłem? Jak ja to zrobiłem? Było dobre. Cyk, 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 wszystkie do mnie, wszystkie do mnie. Równie dobrze możemy tutaj stać i na naszych oczach one znowu będą dorastać, te słodkie jagody. Ale jaj. Dobra, słuchajcie, ludzie, napiszcie, jak wam się podoba moja fabryka słodkich jagód, bo tak myślę, że można to nazwać. Napiszcie również, jak wam się podoba pomysł z wyspą emeraldową. Nasze, patrz, jak to wygląda. Ej, ładnie to wygląda. Najbardziej prestiżowa wyspa na świecie, słuchajcie. Oh yeah. Ej, to serio wygląda super. O, tutaj złożyły. Ej, te jajka się wykluły prawie. Oj, to całkiem fajnie, to przyjemnie w takim razie. No ładnie, jeszcze te tutaj muszą się wykluć. Dobrze, dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie
zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku z naszej przygody. Cześć!